Słuchajcie, to teraz już tak oficjalnie witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Moim tutaj gościem jest Maniek. No i dzisiaj powiemy o sprawie mocno kontrowersyjnej, może ciekawej dla Was też, bo Maniek odbębnił swoje w tajskim więzieniu. I no przedstaw się tak pokrótce, jak możesz, jak chcesz, wiek i w którym roku trafiłeś tam za kratki w Tajlandii. Mam na imię Mariusz, mam 50 lat, przebywałem w więzieniu w Tajlandii w latach 2016-17. 2016-17. Jak do tego doszło? Trafiłem za brak wizy. Tak po prostu zwyczajnie. No dobra, ale wiesz, za brak wizy nie trafia się raczej do zakratki. Musiałeś jakieś przegiąć pałkę, że tak powiem. No było coś takiego, tylko że sprowokowałem tą sytuację, ponieważ dorastałem do decyzji do powrotu do kraju, a w tym momencie, w danym momencie nie miałem wizy. Znając przepisy tajskie na dany moment, w tamtym momencie, po prostu wiedziałem, że nastąpiła w 2016 roku regulacja przepisów wizowych w Tajlandii i po prostu za brak wizy szło się do więzienia. Tak, powiem Ci trochę słabo, bo żeśmy to napięcie zbudowali, no bo za brak wizy wszyscy sobie pomyślą, o, to był tam gdzieś w areszcie. Czy Ty byłeś w zwykłym areszcie, czy Ty byłeś w więzieniu, gdzie przebywali mordercy złodzieje i najstraszniejsi bandyci? Przy kontroli policji, którą sprowokowałem, przyznałem się od razu, że po prostu nie mam wizy, będąc całkiem świadomym, że zabiorą mnie po prostu na komisariat. No i tak też zrobili, podjechaliśmy do hotelu, wziąłem paszport i pojechaliśmy na tak zwany, potocznie się mówi, dołek, na policyjny dołek, na którym przebywałem przez 7 dni. Później po rejestracji w sądzie przewieźli mnie do zwykłego publicznego więzienia. Czyli siedziałeś z mordercami, z gwałcicielami, ze wszystkimi? Ze wszystkimi razem, tak? Tak. Powiedz mi, bo mówisz, że specjalnie to sprowokowałeś, czyli długo nie miałeś wizji, wiedziałeś, że przy wylocie, nawet jakbyś wyjeżdżał, cię capną po prostu, tak? Dokładnie, to znaczy rozeznałem dokładnie temat. Była taka opinia tam, powiedzmy, gdzieś tam na forach, jeżeli tam był, już nie pamiętam dokładnie, że można zapłacić karę przy wylocie w emigracyjnym, z tym, że ja dosyć jakiś dłuższy czas już nie płaciłem tej wizy. Wtedy to był okres, że tam co jakieś 2 miesiące trzeba było odnawiać tą wizę w tamtych latach, więc wiedziałem, że po prostu te problemy będą większe niż takie zwyczajne. Ale ile jaki to był okres? Ale okres czego? Bez wizy. No to było przeszło 3 lata, 4 lata. Czyli 3 lata, 4 lata nie miałeś wizy? Tak. I jak się poruszałeś? Normalnie w hotelach się rejestrowałeś? Normalnie wszystko po prostu w tamtym okresie nie przywiązywali wagi do wizy. Czy turyści mają wizę, czy nie. Nikt nigdzie tego nie sprawdzał, aczkolwiek jeździłem często na Phuket i wiem, że na wyspie były kontrole, jak się wjeżdżało na wyspę, były kontrole, ale to też, jak to było, zaczęło się w latach jakieś tam 2014 chyba najwcześniej. Z tym, że pokazywałem zwykły, miałem stary dowód polski i pokazywałem im, to przechodziło. Aha. Nikt nigdy się mnie nie zapytał o paszport, nikt nigdy mnie się nie zapytał o wizę, choć miałem tam styczności z policją. Tak jak powiedziałem wcześniej, w 2016 roku nastąpiła nowelizacja przepisów w Tajlandii odnośnie spraw wizowych i uzyskałem informacje od oficerów z policji, że po prostu nie dają sobie rady z turystami, którzy, było ich bardzo dużo na tamten okres, którzy nie posiadali wizy i ponieważ tam powstawały gangi różnego rodzaju i tak dalej, policja sobie nie dawała rady, dlatego zmieniono przepisy wizowe i zaczęli po prostu zwyczajnie łapać, nawet chodzić po hotelach i sprawdzać każdego z osobna, kto posiada z turystów wizę lub nie. Dobrze. I teraz tak, zatrzymują Cię. Czy Ty dostałeś jakiś wyrok za to, czy po prostu Cię przetrzymywali, bo coś? To znaczy na początku, tak jak powiedziałem, przyznałem się, że tej wizy nie miałem. Ja się przyznałem sam, że tej na zatrzymaniu. Tak. A była jakaś tam afera, awantura i tak dalej, tak? Dokładnie. I powiedziałem, że tej wizy nie mam, więc wiedziałem, że po prostu od razu mnie zabiorą na dołek i na komisariat policji i no po prostu będę tam przebywał do wyjaśnienia, do wszczęcia śledztwa, co nie? Co tam, co się ze mną... No i co dalej było? No przebywałem około 6 dni na tym dołku, tak, na komisariacie. Jest to piwnica, gdzie praktycznie nic nie ma.
woda leci po ścianach i no nie ma też wyżywienia, jak to powiedzmy jest w Europie. Co, 6 dni nic nie jadłeś? Jadłem pytając się po prostu znajomych, którzy dostawali od gości czy tam od rodziny jedzenie, dzielili się ze mną w ten sposób. Mhm. No jest tam akurat w takich miejscach jak właśnie typu właśnie więzienie czy komisariat policji, no jest większe współczucie wśród ludzi i po prostu ludzie się zwyczajnie dzielą jedzeniem, bo widzą, że nie jesz tam dzień czy dwa i po prostu zwyczajnie podchodzi i mówi weź tutaj resztę zjedz. A woda jakaś coś? Nie ma wody, jest trzeba sobie się zapewnić, czy tam zaopatrzyć się w butelkę. Tak jak powiedziałem, tam rodziny dostarczają, wizyty są i mogą przekazać przez kraty, także przekazują to jedzenie, przekazują wodę. No dobrze, to nawet wody nie... Nie ma nic. Nawet zwykłego kubka kranówki, a toaleta jest? Toaleta jest. Jest, no to, że tak powiem, dziura w... Ale jest jakaś spłuczka, żeby się napić wody, czy coś już tak mówię, w ekstremalnym przypadku? Jest coś takiego jak prysznic, z tym, że no ciężko to nazwać prysznicem. Jest rurka, gdzie tam kapie ta woda. Tu powiem, człowiek się nie odwodni. Jakby już taka ekstremalna sytuacja, że współwięzień się nie podzielił, no to zawsze tej wody mogłeś się z tej rurki napić. Tak, była taka możliwość, aczkolwiek no przebywałem tam przez 7 dni, właściwie nawet dłużej, ale to już tam później do tego dojdę. Przebywałem przez 7 dni dokładnie, do wywiezienia mnie pierw do sądu, żeby sąd zarejestrował. Każdy dostawał, jak ktoś nie miał jedzenia, dużo ludzi trafiało tam bez pieniędzy, różnych ludzi, i Tajowie, i z Wietnamu, z Kambodży, z Birmy, obcokrajowcy, z Kuwejtu nawet, widziałem parę osób i było to na tej zasadzie, że tam dzielili się, no część miała tam przy sobie jakieś pieniądze, to się zaopatrywali, prosili kogoś tam jakby z zewnątrz, żeby... Rozumiem. No i dobra, siedzisz tydzień czy tam więcej na komisariacie, no i wzywają cię do sądu. Była ogólnie, to była taka zorganizowana, jakby tak powiem w cudzysłowie, wycieczka. Rozprawa. Był podstawiony autobus. Rano wyjechaliśmy w takiej jakby typowej nysie. Wyjechało nas tam, wpakowali dosłownie z 40 osób. Też się zdziwiłem, że tyle może wejść. Na stojąco pewnie. Tak, na stojąco, no tylko tak na stojąco. A. Tak wiesz, poupychali jak śledzie. I wyjechaliśmy rano do sądu. Tam przebywaliśmy już skuci w kajdanach jakieś kilkanaście godzin, może kilka. I z sądu po rejestracji zostaliśmy wywiezieni od razu do więzienia. Czyli dostałeś wyrok? Nie, sąd po prostu zarejestrował mnie jako więźnia. W ten sposób. Aha, czyli nie jeszcze bez wyroku, ale idziesz już do więzienia i czekasz na rozprawę, powiedzmy. Dokładnie, tak. Tak. Odbywa się to mniej więcej, z tego co pamiętam, rozprawy w sądzie, w zależności od jakiej sprawy jest. Jeżeli jest jakaś tam płytka sprawa, to rozprawy sądu są co 48 dni. Czyli przebywasz w więzieniu 48 dni do pierwszej rozprawy. Jeżeli sąd podejmuje decyzję, że potrzebujesz, żeby jeszcze został, czekasz następne 48 dni. I tak do tego momentu, aż sąd uzna na przykład tam winny, niewinny. Jeżeli określa wyrok winny, no to albo przedłuża, albo jeżeli niewinny, to wychodzisz. No dobrze, a miałeś przez ten czas jakiś kontakt z polską ambasadą, czy cokolwiek? Nie miałem kontaktu z ambasadą, ale miałem dużo szczęścia, bo poznałem przypadkowo, wychodząc do kantyny, poznałem Polaka, który przebywał tam w tym czasie też, z Warszawy bodajże, o ile dobrze pamiętam. I było to na zasadzie, że wysyłał, on tam już przebywał w tym więzieniu z 2 lata, pisał listy do ambasady i z tego, co jak on mnie tam poinformował, czekał 2 lata na te listy. Znaczy, czekał 2 lata na odpowiedź od ambasady, także dosyć długo. Tak, mi tam opowiadał, że być może po prostu te listy wyrzucają, czy jak, czy nie dochodzą. Raczej nie była to problem ambasady, bo wątpię, żeby polska ambasada 2 lata odpisała. Po prostu chyba to jakieś gdzieś to stanęło po drodze, no, na tajskiej stronie. Miał takie podejrzenie, że po prostu wyrzucają te jego listy. Chociaż tam miał zaznaczony znaczek, czy tam wykupiony ten znaczek, bo to też trzeba było wykupić samemu. I po jakimś bodajże chyba z 2 miesiącach odwiedził go konsul z ambasady.
ja w tym momencie po prostu na bloku usłyszałem, że przyjechał ambasador z Polski i wyszedłem z bloku, chociaż to nie było do mnie, nie wiedziałem, czy to jest do mnie. Znaczy, tak. Po prostu nie miałem pojęcia, czy to... Czy a to już byłeś w więzieniu? Tak, już przebyłem w więzieniu od jakichś tam 2 miesięcy. No i wyszedłeś i co, przyjęli cię do rozmowy, czy nie? Tak, poprosiłem tego Polaka, bo on powiedział, że to do niego. Poprosiłem go, jak szliśmy razem tam na, jakby do biura naczelnika, poprosiłem go, żeby zapytał się konsula, czy może tam poświęcić mi 5 minut. No i pozwolił mi tam porozmawiać, bo to też trzeba tam uzyskać zgodę, bo to w sumie nie do mnie przyjechał, tylko do innej osoby. Do współwięźnia. Ten konsul, tak, do współwięźnia. No i przedstawiłem mu swoją sytuację. Generalnie to wyglądało na zasadzie, że poinformowałem, że po prostu ja jako Polak przebywam w więzieniu tajskim. A poinformowałeś, bo ty też miałeś w Polsce trochę za uszami. To znaczy nie miałem pojęcia dokładnie, co się w Polsce w tym momencie dzieje. Aha, i nawet nie wiedziałeś, co masz poinformować, tak? Tak, tak, tak. Także po prostu chciałem, żeby konsul poinformował moją rodzinę. Na tym mi zależało, żeby poinformował moją rodzinę, że przebywam w więzieniu. A to wcześniej rodzina nic nie wiedziała? No jak trafiłem, to jakby ten kontakt się automatycznie urwał. Urwał i oni nie wiedzieli, nie było żadnych znajomych, którzy by potwierdzili, powiadomili, nic, było. Nic, nikogo nie było, zero, tak? Zero. Czy po prostu zniknąłeś gdzieś? Dokładnie, zniknąłem, wyparowałem. Dobrze, i powiedz mi, no trafiłeś do tego więzienia, mówisz, że tam był jakiś Polak, trafiasz do więzienia, jak to wygląda? Dają ci jakieś ciuchy, strażnicy puszczają do celi? Czy... co jest ciekawe, więzienie obsługują od wejścia obsługują sami więźniowie, czyli każdy ma tam jakieś zadanie, pracę. Polega ale, to pewnie na tym... Przepraszam, ale to jest forma gangu, czy to jest forma zorganizowana przez zorganizowana odgórnie? Pracę, tak, przez naczelnika, przez straż więzienną. Także od samego przyjęcia, przejście przez bramę, wszystko obsługują więźniowie. Czyli na początku, wiadomo, każą się tam rozebrać, na ten sprawdzają wszystko. Wewnętrzni kapo, można powiedzieć. No, tak to można nazwać. No, ale byli mili, czy byli tacy... opryskliwi? Różnie. No dobrze, ale teraz wchodzisz i obcokrajowcy kierują cię gdzieś do obcokrajowców, czy po prostu do jakiejś celi? Nie. Ile ta cela ma ludzi? Jak to wygląda? W tym więzieniu to było pod Pattają, ile dokładnie pamiętam, jakieś tam dosłownie kilkanaście kilometrów, bo tam mieszkałem, w Pattaji. Było to więzienie na jakieś 6 tysięcy więźniów, było 5 bloków. Jakbyś mógł mówić ciut głośniej. Było 5 bloków i skierowali mnie do jakiegoś tam danego bloku. Na bloku były bodajże, o ile dobrze też pamiętam, chyba 7 sal. Na każdej sali przebywało do 300 osób. Do 300 osób? Tak. Może więcej czasami. Z tym, że było to tak, że te napływy nowych więźniów były codziennie po kilkanaście osób, także to ciężko było też oszacować. A wychodziło też kilkanaście, czy raczej mniej, więcej wchodziło niż wychodziło? Więcej wchodziło niż wychodziło, tak. To w pewnym momencie jakieś taka krytyczna liczba? Sprawy, tak, tak, ale no, tym się nikt nie przejmował, po prostu leżał jeden na drugim. Ale dosłownie jeden na drugim? Tak, dosłownie. A mieliście materace, łóżka? Nie, na ziemi, tak? Na ziemi, tak. Ale tak, ile kafelki miałeś? Kafelki były. No. A mogłeś się położyć na plecach, czy musiałeś bokiem leżeć, bo na mało na plecach ustawiał do spania, że tak powiem, lider sali. Mhm. Był wyznaczony lider sali, który tam ustawiał do spania, była godzina 9, bodajże trzeba już było, układał do spania i były co prawda materace, tam jakieś, właściwie nie materace, a koce, ale to było przysługiwało dla więźniów, którzy przebywali powyżej roku i oni jakby byli lokowani na obrzeżach sali, na obrzeżach sali, na środku spali tam więźniowie nowi, na samym środku zupełnie nowi i tak... Żeby mieli dalej do wyjścia. Tak, dokładnie. No, a cele były otwarte? Mogłeś pójść do kibla w nocy, czy nie? Hale, bo to ta sala duże, bo to no, dosyć takie było, no, jakieś tam 20 parę metrów kwadratowych, no ale znów duża ilość osób była. Przepraszam cię, techniczne. Deszcz nam zaczyna padać, widzę po basenie. No. I jakbyś mówił głośniej, to dobra, żeby później dobra, przez ten deszcz dobra. To przeszło. Dobra, i było to tak, że sala była okratowana, nie było murów, było okratowane, czyli był dostęp do świeżego powietrza cały czas do... Ale można było, ubikacja była wewnątrz? Tak, były, że tak powiem, 4 dziury na sali i można było skorzystać w nocy, bo generalnie w nocy o 6 zostali wszyscy więźniowie z bloków, wypuszczani. Z tych wszystkich, tak, wypuszczani na boisko, w tych obrzeżach tego bloku. I wieczorem o której? I o 16 była modlitwa.
po modlitwie, gdzieś tam koło godziny 17, wszyscy znowu wchodzili. Odliczany był oczywiście każdy więzień, odhaczany i wchodził do sali. No dobrze, ale jak spałeś, dotykałeś innych więźniów, czy miałeś ten komfort? Tak, to tak jak powiedziałem, spał jeden na drugim. Dobrze, a teraz, no wiemy, Tajlandia, gorąco, muchy, to wszystko, tak? Zero jakiejś higieny, dokładnie. Cztery dziury. Czy były takie choroby skórne, czy coś tam, ktoś harczał, kaszlał, umierał, taki widok nędzy i rozpaczy, czy tak, jakoś to grało? Tak, dokładnie, generalnie, no wiadomo, Azjaci są już tam przyzwyczajeni do tego środowiska, im to tam zbytniej różnicy nie ten upał, który występuje, nie przeszkadzał, a Europejczycy tak, zdarzało się tak, że codziennie rano ktoś umierał na sali. Przeważnie obcokrajowcy. Tak? Tak, przeważnie obcokrajowcy po prostu nie dawali sobie rady z warunkami. Organizm po prostu odmawiał, tak? Tak. A były zabójstwa czy coś takiego? Były na innym bloku, słyszałem, ale akurat nie na moim. W tym czasie, gdzie przebywałem, słyszałem, ale to były na innym bloku. A byli jacyś Polacy, Niemcy, tacy ludzie, z którymi mogłeś się skomunikować? Tak, byli Europejczycy, tak. Ja spałem, że tak powiem w cudzysłowie, razem z Kanadyjczykiem, z Wietnamczykiem i chyba jakiś już nie pamiętam. No i może powiedzmy sobie, bo ty trafiłeś za wizę, brak wizy. Tak. To jest taka, można powiedzieć, błaha sprawa, to tak dokładnie, no, tak. No, prawie nic. Taniej się nie da, że tak powiem, nie? Dokładnie, tak. I to byli mordercy, gwałciciele, nie wiem, szabry. Tak, cały rozstaw kryminalistów, tak. Cały rozstaw. Słuchaj, a jak z jedzeniem było i z higieną? Tak, prysznice były dwa posiłki, były dwa posiłki dziennie. Przeważnie to był po prostu przygotowany ryż. Przeważnie. A z jakąś wkładką? Nie było żadnej wkładki. Być może jakaś tam zieleninka. Chudłeś? Tak, schudłem. Schudłem tam. Dobra, a jak z bezpieczeństwem? Były gangi czy nie było gangów? W ogóle one działa, te więzienie działało na zasadzie, mi się wydaje, jakiegoś gangu, bo powiedzieli mi na początku przy wejściu, że mam sobie znaleźć grupę kilku osób i po prostu mam z nimi przebywać ciągle w tym samym miejscu. Generalnie, jeżeli wychodziliśmy z sali, rano już wychodziliśmy z sali, to każdy, że tak powiem, no grupa, no może nie gang, ale grupa siedziała w jednym miejscu na kocu, na boisku, czy tam gdzieś tam pod jakąś wiatą. I z tymi osobami, z tą grupą trzeba było po prostu przebywać do tej modlitwy, aż do wejścia z powrotem na salę. I jaka twoja grupa była? Ja jako jedyny, to ciężko do uwierzenia, nie znalazłem grupy, ale nikt mnie o to nie męczył. Wiedzieli, że jestem sam. Może wyczuli, że dam sobie radę. Aha. No, ale miałeś takie przypadki, że wiedzieli, wiedzieli, że do żadnej grupy nie należę. Ja też się nikogo specjalnie nie prosiłem, ale nikt mi nie robił z tego tytułu problemów. Wiesz co? Ze względu, że pada deszcz, a ja bym nie chciał, żeby tutaj nam bardzo słabo poszedł ten wywiad, a w sensie już jest ciekawy, nie chciałbym, żeby spalić to, przepalić i nie mieć fajnego materiału, tak. To na dzisiaj to zakończymy bardzo szybko, chociaż już mamy 20 minut, ci powiem. I jeżeli będzie dobry feedback w komentarzach i ludzie będą chcieli posłuchać dalej tej historii, bo przecież później przeniesiemy się też do Polski, jeżeli będą dalej chcieli słuchać, ale co najważniejsze, Asia Live to jest twój kanał, który będziesz chciał rozwijać i zapraszamy wszystkich na twój kanał też i powiem ci, że ze względu właśnie, że słyszysz, że już jest szumi, wiem, że te szumy będą na mikrofonach, rozumiem. Ty nie mówisz super głośno i nie wiemy, jak ten materiał pójdzie, to ja na dzisiaj naprawdę zakończę, ale jeżeli chcecie kontynuację tego odcinka, to wbijcie też na Asia Live, dajcie tam suba, dajcie komentarz od raportu. Ten kanał dopiero jest taki w powijakach, bardzo w powijakach. Ja pomogę Mańkowi tutaj go trochę rozwinąć, ale tak czy inaczej, no, historia zapowiada się ciekawie i nie palmy tej historii poprzez ten deszcz, bo będzie szumi na mikrofonach. Ja wiem, jak to jest, te mikrofony są czułe, ustawiłem większą czułość, także nie przystąpiłeś do grupy i później spędziłeś jeszcze rok. Generalnie w tym więzieniu publicznym jakby byłem, przebywałem 3 miesiące po tych 48 dniach, tak niecałe jakieś tam 3 miesiące przewieźli mnie do więzienia emigracyjnego w Bangkoku. A tam jeszcze gorzej było ponoć. Tak, tam jeszcze gorzej było. Myśleliśmy, że będzie lepiej,
Tak, jest gorzej. Taka opinia powszechna, że a już jesteś jedną nogą, tak, że już tam... Słuchaj, coraz bardziej pada. Zostawmy to na następny odcinek. Podziękuj widzom za te subskrypcje, które do Ciebie przyjdą. Dziękuję. Tak. I z Mańkiem widzimy się dalej i będą też historie później z Polski. Było ciekawie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Cześć. Pozdrawiam. Dajcie suba.